przedostatni dzień sesji wiosennej Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego. Jesteśmy właśnie w drodze do Rzeszowa. Pogoda na zewnątrz piękna, słoneczko świeci, a za oknem piękne, górzyste tereny. Wyczuwalna jest bardzo dobra energia w zespole. Rzeszów, Wydział Muzyki tutejszego Uniwersytetu i piękna sala koncertowa. W tej właśnie sali, w drugim koncercie sesji wiosennej, wystąpi Polski Narodowy Chór Młodzieżowy z programem folklorystycznym. Dwa prawykonania. Jacek Sykulski specjalnie dla Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego zaaranżował Czerwone Jabłuszko oraz napisał piękny, sentymentalny utwór Stoi lód na prośnie. Jutro ostatni koncert sesji wiosennej Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego. Odbędzie się on w Katowicach, w sali koncertowej Centrum Kultury. Siła! Jako okulistce podoba mi się niezwykle. Wrażenia ogromne, niesamowite, cudowne brzmienie, wspaniała harmonia. Myślę, że wiele rzeczy można byłoby przenieść na grunt innych chórów. Bardzo dziękuję za ten koncert.